Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo, drodzy autorzy projektu, czyli drodzy kreatywni księgowi, bo ten projekt to jest nic innego jak projekt o kreatywnej księgowości, o tym, jak oszukać ten Sejm, jak wyciągać spod kontroli tego Sejmu, władzy ustawodawczej, kontrolę nad wydatkami publicznymi, jak oszukać, czyli złamać konstytucję, oszukując, omijając limit zadłużenia publicznego, który jest w konstytucji określony na poziomie 3/5 PKB, czyli 60%. Tym jest właśnie ta ustawa. Ta ustawa nie dotyczy rozwoju polskiej armii, modernizacji polskiej armii itd. Ta ustawa dotyczy tego, skąd wziąć pieniądze i niestety te pieniądze zostaną wbrew konstytucji, wbrew kontroli tego Sejmu wyciągnięte z kieszeni naszych dzieci. Obecnie dług publiczny, ten jawny, bo jest jeszcze ukryty, pod kontrolą tego Sejmu wynosi 1 490 996 884 567 89 tysięcy, ciągle rośnie. To jest licznik długu Forum Obywatelskiego Rozwoju, który funkcjonuje od 2010 roku. Ten poziom zadłużenia to jest w przeliczeniu na mieszkańca prawie 40 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o procent PKB, to jest 54,8% PKB. Już niewiele brakuje do tego, żeby przekroczyć 60% limitu określonego w Konstytucji. Ale państwo stosują oszustwo, to znaczy wszelkie dodatkowe wydatki, przerzucając państwo w formie zadłużenia na instytucje, które przez ten Sejm w taki sposób jak budżet nie są kontrolowane, czyli na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego i tak dalej. I takie zadłużenie poza kontrolą parlamentu wynosi już 336 miliardów 934 miliony 989 tysięcy i ciągle rośnie. Czyli jest to dodatkowe prawie 9 tysięcy złotych na mieszkańca i 12,4% PKB. Gdyby państwo liczyli dług publiczny, tak jak się powinno liczyć dług publiczny, wliczając to wszystkie instytucje publiczne, które dług zwiększają, wliczając to te pozycje, które nie są z jakiegoś powodu kontrolowane przez ten parlament, nie są wliczone do budżetu, to już dawno ten konstytucyjny próg byłby przekroczony, bo on de facto jest przekroczony. Tylko państwo stosują tą kreatywną księgowość. On już dawno przekroczył 60%. Niestety każde dziecko, które rodzi się w Polsce, rodzi się z prawie 50-tysięcznym długiem, który będzie musiało spłacić. Spłacić poprzez to, że będzie płacić o wiele wyższe podatki niż powinno płacić. Może państwo by zaczęli od drugiej strony. Jeżeli jest pilna potrzeba wydatkowa, na przykład zwiększenia wydatków na polskie siły zbrojne, na modernizację, może państwo w pierwszej kolejności zastanowiliby się, gdzie szukać oszczędności. Bo ja nie słyszałem od wielu lat, by ktokolwiek z polskiego rządu zastanawiał się, gdzie tu szukać oszczędności, zamiast zastanawiać się, jak zwiększyć dług publiczny lub jak zwiększyć opodatkowanie obywateli. To jest droga, którą konsekwentnie domaga się, żeby rząd polski kroczył, domaga się od tego Konfederacja jako jedyna siła w parlamencie. My jesteśmy zwolennikami konserwatywnej polityki, jeśli chodzi o wydatki publiczne. Mniej zadłużenia, mniej podatków, więcej oszczędności. Tego się domagamy. Dlatego będziemy głosować przeciwko tej ustawie, bo to jest kreatywna księgowość, oszustwo i okradanie przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.